Panie Marku, jakie wina w tej chwili Państwo wprowadzacie do oferty? Bo będzie to oferta premium, z tego co wiem. Tak, dokładnie tak. W tym momencie poszerzamy naszą ofertę win z linii Connoisseur. Connoisseur jest to w ogóle marka, która posiada wina w każdej kategorii cenowej i od podstawowych bicykleta, jest także rezerwa especial i teraz wina premium single vineyard oraz 20 barrels. Co najważniejsze, Connoisseur bardzo dobrze pozycjonuje sobie swoje wina i tak na przykład wprowadziła rezerwa especial, jest rebranding etykiet i jakby, czy uzależniła dany szczep od pochodzenia z doliny. Każda dolina charakteryzuje się parametrami, które są idealne dla danego szczepu. I tak na przykład mamy wino Merlot z doliny z Colchagua. I dlatego też no, my idziemy w tą stronę win droższych, ponieważ no, jak widzimy rynek polski, Polacy nauczyli się pić wina, cały czas się uczą, ale jakby ten trend przesuwa się na wina coraz droższe, 30, 40, 50 plus i no, ten trend jest utrzymany i my chcemy razem z tym trendem się przesuwać. A jakie wina poleciłby Pan konsumentom na Sylwestra i na święta? Ponieważ no, w tej chwili jest to dość gorący okres, jeżeli chodzi o wybór potraw i trunków na świąteczne stoły. Ja bym się tutaj skupił akurat na Sylwestrze, no to oczywiście wina musujące do toastów. Obecnie w Polsce cały czas trumfy świeci Prosecco. Mamy w swojej ofercie obecnie Codici Prosecco, super wino z Włoch. Oprócz tego kawa Grand Selection, więc to są głównie te szczepy, które są teraz popularne i spotykają się z dobrym odbiorem Polaków. Connoisseur ma bardzo ciekawy plan na przyszły rok. Chce się skupić na szczepie Pinot Noir, z tym, że chce go przedstawić, ująć przez jakby wszystkie linie produktowe, zaczynając od bicyklety, idąc rezerwa especial, single vineyard 20 barrels. Ponieważ Pinot Noir jest to szczep, który jest charakterystyczny dla Chile, no i oni chcą podkreślić to pochodzenie i nie skupić się na danej linii, ale po prostu na szczepie, który jest w każdej tej linii, ma swoją wartość. No i to jest głównie plan promocyjny na następny rok.